like you're just passing through. I'm not over the steps, not even halfway there. I'm sick of waiting for you. Cześć, czołem, tutaj Faust, a to jest Ravage Studia, Tuden Games. Gra jest obecnie w fazie beta. Klucze można dostać aplikując na ich stronie. Zapisując się po prostu, oni tam po jakiś czasie wysyłają. Gra jest przedstawiona jako strzelanka FPS, który łączy, jeszcze zaraz pokażę, łączy w sobie dwie gry, czyli Rage'a, z uwagi na styl graficzny, w jakim gra się utrzymuje, i Battlefield 3. Już wiem, że jest za głośno. I Battlefielda 3 z uwagi na to, że gracze poruszają się w znacznych ilościach, czego tu nie będzie widać, i na wielkich mapach. No, na mapy są naprawdę duże. No tutaj widzimy tam 8 graczy, dobrze mówię? 5? Tak, 8 graczy, to jest niespotykane tak naprawdę w tej grze jeszcze, no bo nie wiem, oni albo skąpią strasznie tak z kluczami, albo nie wiem jak to jest. No i tutaj mam kilka klas, ja wybrałem chyba żołnierza, czyli taką podstawową, która w każdej grze jest, nawet Diablo. I zdobywamy punkty, jeśli tak dobrze sądzę. Ja jestem w tych niebieskich, czyli Resistance. O, i tam sobie... Hunting Rifle, proszę bardzo. Stan, headshota. To może się oddzięczymy, no. Tylko fajnie jakbym... O, tak. Dobra. W grze jest masa pojazdów, których oczywiście tutaj nie widać. Zaraz będę pokazywał. O, coś się w końcu dzieje. Pan z niebies. To coś biega, spadłem oczywiście. Oczywiście można. Jakaś kamera jest z trzeciej osoby. Staje po dupie. Strasznie przestrzelone są takie tylko strzelone. Dużo w cholerę takich zaułków i mapy są strasznie dziwnie robione. Jeżeli ktoś grał prawie non-stop w tego Modern Warfare czy inne tego typu pierdoły, to nie jest przyzwyczajony w ogóle w innej konfiguracji robię te mapy. No dobra, no. Coś zaatakujemy, żeby nie było nudno. Mapa jest ogólnie, nie pokazuje właśnie tego klimatu Rage'a. Ale trudno, może coś będę jeszcze nagrywał. Tylko muszę pięknie Sony Vegasa i inne programy ogarnąć, żeby to było widać na pracowanie. Bo nie ukrywajmy. Tak się najlepiej ogląda. Dostanę się tam czy nie? Nie dostanę się. Tragedia. Dobra, wezmę sobie żołnierza znowu. Deploy. Może w końcu coś ugram. No, jest nawet. Pingi szaleją. Ale jest w miarę dużo graczy w dzisiejszej realia. Czym mnie grał rzeka? W miarę konkretnym gameplayem, jeżeli chodzi o fazę beta. Bo wiadomo, jak wyglądają gry w fazie beta. Czasami, tak jak wygląda na przykład Battlefield w fazie beta, były lagi. To tutaj myślę, że dobrze zrobili. Nie wiem, czego strzelam. Myślę, że dobrze zrobili w ogóle wypuszczając tą grę na. Pokazując tą grę graczom. Dobra. Coś ugramy. Zabiłem go w końcu. Zabiłem kogoś w końcu. O, ładny, fajny licznik tego. Czy wejdę tam, czy nie? Nie wejdę.
To jest ich mapa, czy... Materiał z cyklu większe emocje są na zbieraniu grzybów. Ale jak ktoś jest zainteresowany, to sam dojdzie. No bo ty... Jezu, gadam głupoty. Tak to jest, jak się gra i komentuje. Locked up the resources. We're on the right side of the grass today, boys. No dobra, no. Nie będę tu więcej przedłużał. Zobaczyliście, co mieliście zobaczyć. Panowie tu wybrali tragiczną mapę. Nie wiem czemu. I z tego miejsca... Może jeszcze nie? Znikł, czy co? Wiem, co zrobię. Wiem, żeby materiał był. A to muszę zginąć. Zmienię po prostu team. Przynajmniej będzie... Do kogo strzelać, bo tutaj jest 5 na 2, także... Będzie 4 na 3. O, tu jest wejście na górę. Fajnie, jakieś kuszy są. Dobra. Coś muszę wcisnąć? Nie wiem. Się tu. Ale to taki już spawnki, no bo skąd oni przebiegają? Schowam się tu. Może się położyć ładnie. Nie ma takiej fajnej animacji jak chyba też idzie. Czołganie się. Ale... No, ktoś awkuje, Boże. Jak ja chcę pokazać swoim milionom widzom, jak gra wygląda. No dobra, nie będę przedłużał, bo nie ma sensu. Z tego miejsca was serdecznie pozdrawiam i zapraszam tam do oglądania. Gram. Nadszedł, to muszę sprawdzić, co to jest. No. Także serdecznie pozdrawiam i trzymajcie się. Crossbow is up. Cześć.